Witam widzów Top Hunt TV. Jesteśmy na polowaniu w kole łowieckim Żbik Budowa. Polujemy dzisiaj na terenie obwodu 144, to jest nadleśnictwo Czaplinek. Gościem specjalnym dzisiaj jest Darek. Darek to jest myśliwy, któremu kilka dni temu stała się straszna tragedia, spalił mu się dom. Wspólnie z kolegami zrobiliśmy akcję. Dzisiaj też gości tutaj u nas myśliwy, który wylicytował polowanie w naszym kole. Jest tu dzisiaj z nami kolega Michał i koleżanka Ania. Pokażcie się, wielkie brawa dla was. Brawo. Za niebagatelną sumę, bo 7300 zł, suma ta wczoraj podczas oficjalnej kolacji została przekazana naszemu koledze Darkowi. Zachęcamy wszystkich widzów do udziału w naszych licytacjach. Polujemy dzisiaj na jelenie byki, ale chłopcy, jakie byki? Ładne byki, tylko i wyłącznie ładne. Jak ktoś strzeli szóstaka, ósmaka, tudzież szóstaczka, ósmaczka, starej pierwszej klasie idzie w nagankę. Tak jest. Kolejna sprawa. Dzisiaj w trakcie polowania zrobimy taką małą sondę, bo jak wiecie, bierzemy udział w corocznych śpiewach historycznych i będzie zadawał wam pytania, z których powstanie spot. Spot ten będzie puszczony później na śpiewach historycznych, gdzie będziemy śpiewać z żołnierzami, ze szkołami, z harcerzami i tak dalej, i tak dalej. To jest rok rocznie impreza cykliczna, która odbywa się w złocinieckim kinie Mewa. No i rozpoczynamy pierwsze pędzonko. Mam bardzo fajne stanowisko na łące, z tyłu ściernisko. Tylko miało nie padać, a jednak pada. Trochę nieładnie ze strony pogody, ale słuchajcie, towarzystwo jest piękne. Jest piękne towarzystwo, są koledzy, koleżanki. Jest przesympatycznie. Idę na wał, nawiązuję kontakt wzrokowy z sąsiadami i będzie dobrze. Zobaczcie, jaki mam piękny ostrzał. Przed nami takie łozy. Bardzo, wydaje się bardzo gęsta remiza śródpolna, podobno szeroki miot, ale patrzcie, jakie mam fajne miejsce. Właśnie wybrzmiał sygnał pierwszego pędzenia. I to jest zawsze taki moment. Najczęściej jak się organizuje polowania, to się stara, żeby ten pierwszy miot był taki dobry, bo to rozluźnia atmosferę. Wszyscy będziemy wiedzieć, że jest coś dobrze. Zobaczymy. No gdzie ty idziesz? Nie w tą stronę idziesz, Słuchajcie, pierwszy strzał i to pewnie trafiony, bo na pewno było przybicie. Także po 10 sekund, przepraszam, po 40 sekundach od rozpoczęcia pędzenia mamy pierwszy strzał. Ale niestety na drugiej flance. Nie wiem, czy widzieliście to, ale przed chwilą wyskoczyły Daniele na tą łąkę przede mną, ale dzisiaj Danieli chyba nie ma w planie, albo ja nie słyszałem, ale chyba nie ma, także nie będziemy strzelać. Mikołaj, jak już mnie przeciąłeś, to tam iść, ty miałeś tu iść. Tam. Furia, chodź, furia. 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 Chodź, furia. Koniec! No i bardzo fajnie. Zwierzę widziane, polowanie udane. Słuchajcie, widziałem dwa rogacze, kozę i parę danieli. Także nawet były jakieś strzały. Zdaje się, że na drugiej flance. Także zobaczymy, co tam słychać. I kierujemy się na drugie pędzenie. A jest to drugie z wielu, które dzisiaj zaplanowano. Ania, opowiadaj, co się stało? No sromotnie. Głośno. Sromotnie wypudliłam lisa. Ile strzałów? Te trzy? To były te trzy? Tak, to były te trzy. Także królowo pudlarzy już mamy. Ale zwierzę widziane, polowanie udane, nie? Tak. No ale zanim wybraliśmy się na to polowanie, to trzeba było jeszcze odwiedzić sklep i zrobić przygotowania do sezonu polowań zbiorowych. Co tutaj nastąpiło? Nasz kolega Michał, wspaniały towarzysz łowów, oczywiście jak się dowiedział, że Wachu też zamówił sobie jakele, to nie wytrzymał i pierwszy, on musi mieć pierwszy i lepsze oczywiście. Także
nacisnął tutaj na chłopaków, żeby mu na szybko zmontowali to. No, musi być dziś, Wachu może poczekać, także Wachu, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jest twoja lufa i dlaczego jeszcze nie dostałeś, to ja ci powiem, gdzie jest twoja lufa. Na Michała Sztucerze. Ale muszę powiedzieć, że Sztucer piękny, nawet mam wątpliwości, czy nie lepszy od mojego. Musi być lepszy, nie Michał? Musiałeś mieć lepszy. A jaki? Chodźcie zobaczyć. Z lufą 52 cm, bo to jest warto podkreślenia, że ta broń jest króciutka przy tak jednak, no, już takiej przyzwoitej długości lufy. Ale chodzi mi o ten zestaw. Z tą lunetką 1,5-9x45 na kogoś, kto lubi dużo łazić, tak jak ja, dla kogoś, kto poluje dużo z podchodu i poważnie myśli o tym, żeby korzystać z tej broni na pędzeniu. Nawet estetyka. No spójrzcie, no pomijam, to zawsze koncentrujemy się na tym, żeby było ładne drewno, żeby sztucer był ładny, żeby było tutaj ładnie wszystko zrobione. Michał jeszcze poszalał. Poszalał. Ja się absolutnie z nim zgadzam przy takim zakupie. Dołożył sobie jeszcze powiedzmy 2-3 akurat w tym przypadku elementy pozłacane. Język spustowy, przełącznik wagi, siły nacisku spustu i ten bezpiecznik transportowy. Czekam na Michała, czekam na jego opinię, czekam. Znam go, wiem, że facet jest optymistyczny, jest wymagający, ale jest optymistą, ale już widzę banana. No dobra, ale powiem wam tak, luneta Michała jest super uniwersalna i naprawdę zawsze chciałem taką mieć, ale w tym roku Alpen wypuścił biegówkę, a ja biegówki nigdy jeszcze nie miałem w swoim życiu. Miałem już bardzo uniwersalne, te 1.8 chyba miała, ale jeszcze takie typowe jedynki, czyli 1.6, tam 1.8, różne są, 1.4 kiedyś było, nie? W tej chwili jest 1.4, 1.6, 1.8. Alpen ma tak wyśrodkowane to, czyli jest 1.6, 24. Typowa biegówka, więc jestem bardzo ciekaw, jak to będzie, także co, Michał, montujemy. Montujemy. Zresztą Smugowski się obrazi, jak to zrobi, bo wie, że my mamy inny kąt patrzenia, ja i on. Ale ja na poziomiste też nie czuję się komfortowo. Ja nienawidzę poziomiste. Wiesz jak to jest, zawsze trawa jest u sąsiada bardziej zielona. Teraz wziąłem to i myślę, kurczę, chyba wolę tę kolbę, nie? Ale... No, żeby tylko ci Michał but tak podarzył i żebyś ochrzcił tę broń na tym właśnie polowaniu, na którym w tej chwili jesteśmy. Lewa wolniej! Lewa rusza! Lecą, Biniu, na twoją! Na lewo lecą jelenie! Przed nami! Ja! O, zając! Czekać, bo pies dochodził. Nie chciałem, żeby pies ją dorwał, wiesz? No i pierwsza akcja dzisiejszego dnia w moim wykonaniu. Taka niezbyt przyjemna, wam powiem, bo przyleciało do mnie ciele, które było podstrzelone przez prawdopodobnie sąsiada. Gdzieś po tyle. No i czekałem, miał kierunek prosto na nas, ale czekałem na kulochwyt. I normalnie bym poczekał jeszcze chwilę, aż przyjdzie bliżej, ale już widziałem kątem oka, że pies dochodzi. I nie chciałem sobie pozwolić na sytuację, w której będzie kontakt z psem i byłoby niebezpiecznie, więc oddałem strzał. Nie był to idealnie czysty strzał, ale na tyle skuteczny, że zwierzę padło w ogniu, więc mamy cielaka, ale satysfakcji nie mamy. Także czekamy na jakąś bardziej czystą sytuację. O, ja tak ten by przejść. Dobra, kochani, kończymy drugie pędzenie. Szczęśliwe, nieszczęśliwe. No, tak się zdarzyło, że udało mi się pozyskać cielaka, ale tak jak wam już wcześniej wspominałem, satysfakcja taka średnia, no bo to było jednak właściwie strzał łaski.
Natomiast dla tych wszystkich, którzy teraz przewinęli sobie ten film 10 razy i stwierdzą, że nie ma kulochwytu, to tylko taka mała informacja. Pamiętajcie o tym, że kamera jest na statywie, który ma 1,40 m, ja mam 1,90 m i z mojej perspektywy, uwierzcie mi, kulochwyt był. Dlatego tak długo czekałem, żeby to ciele weszło mi w ten kulochwyt. Strzał był na jakieś 70-80 metrów, także nie za blisko, stąd podejrzewam troszkę zerwany. Ale także bez obaw, wiem co to jest kulochwyt, wiem kiedy należy strzelać, a kiedy nie. Poszczyli go? Nie, ja spróbowałem go dostrzelić, ale go nie dostrzeliłem. On miał dwie pigułki, nie? Jeden. Tylko ciele wyjechało. Tylko to ciele wyjechało, a później była chmara. Aha. Później wyjechało chyba 8 sztuk, dwa byki. I też były strzały? Nie było strzałów. Dobra. No dobra, chłopaki, to trzeba to potroszyć, to łowiectwo. Niestety. A propos. Niestety, misiu. Witajcie moi mili. Dzisiaj jesteśmy w Kolesz Big Budowo. Zaprosili nas tutaj włodarze koła. Trzecie pędzenie. Jak na razie na mnie wychodzą same kozy. Kolega Filip oczywiście musiał pokazać swój kunszt strzelecki. I strzelił cielaka właśnie na ostatnim pędzeniu. Ja dzisiaj tutaj dostałem stanowisko w takiej pięknej dolinie, więc liczymy na płową, bo ponoć jest tutaj jej wiele. Aura nam sprzyja, mimo tego co się działo wczoraj, a był naprawdę wielki opad, ale myślę, że poradzimy sobie z tym co się dzieje i uskutecznimy to polowanie. Zapraszamy. Dobra, wyrównać! Damian! Arek, lewa wolniej, niech zwolni, bo my się rozciągamy teraz, w prawo. Mikołaj, wejdź tutaj w środek. Mikołaj, wejdź w środek, idź cały czas prosto. My Zbigniew wejdziemy prawą flankę, dobra? W prawo, czekamy za Zbigniewem i się rozstawimy. Hop, hop. Hop. Furia, szukaj, Furia. Hop. Hop, hop, hop! Jelenie! Jelenie! Hop, hop, hop! Na prawo! Hop, hop, hop! Hop, 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 hop! Wróciły! Furia, szukaj! Podkarwiany! Słuchajcie, tam jest szansa wasza na zakończenie polowania strzele byka. Gdzie? Ale tak szybko... Na 22. Na 22 to Pawełku tam zjeszyliśmy tego byka. Radził, tak szybko imprezę... I to jest jego tam potomek tam. Twoja rodzica ślubu. No, Bartek zrobił rodzicę ślubu. No, tam jest tego, no. Ale zobacz, tylko tam są te dęby pobite, nie? Futro widzi. W tym miocie, gdzie teraz będziemy jeździli, jest bezwzględny zakaz strzału w miot. Gdzie teraz będziemy jeździli, tam trzcinki są, tam jest, no. Tam jest masakra, nie? Tam jest tylko poza miot. Nie, dawaj to, po koniec też to. Słuchajcie, chodźcie na poczęstunek myśliwski. Tylko chłopaki, nie badana jest. Dzik był badany przez łowczego. Gdzie wychodzi, o której godzinie i z którego lasku? Ja czekam, bo Marcin taki boczek fajny kroi, tylko muszę uważać, żebym z palcem mu nie podjechał. No uważaj z tym nożem, bo... Słuchajcie, na razie były trzy pędzenia i w każdym pędzeniu były jelenie. I w każdym padły jakieś jelenie, także bardzo fajnie. A teraz pędzimy, słuchajcie, trzcinę. Także wszyscy się podniecają, że to jest dobre miejsce. Także póki co, kochani, jest super. Spokój.
Idę. Ja dzisiaj dzika to na smyczy będę prowadzał. Na smycz dzika. Słuchajcie, to jest teraz taka bardzo fajna sytuacja, którą możecie zaobserwować, dlatego że jest obstawione po otwartym terenie i pędzona będzie przed nami w sumie nawet niewielka taka trzcina, ale myślę, podobno jest tutaj dobrze ze zwierzyną. I teraz bardzo ważna rzecz jest taka. Po pierwsze, absolutny zakaz strzału do miotu, ponieważ byłoby to pod każdym względem niebezpieczne. A po drugie, co jest też nie mniej ważne, zachowanie na stanowisku. W momencie, gdyby się tak zdarzyło, że wyskoczy zwierzyna w naszą stronę, a szczególnie jelenie, to musimy zawsze zachować bezruch, ponieważ zwierzyna bardzo dobrze widzi wbrew pozorom, nawet taka pędzona, więc tutaj jest bardzo ważna taka dyscyplina. Także stoimy cichutko, w tej chwili nasi sąsiedzi po lewej zajmują stanowiska, przestało padać, także jest szansa na piękne i spektakularne pędzenie. Moimi sąsiadami jest Wachu i Michał. Jest dobrze. Szukaj, dawaj. To ja idę na lewo, co? Wujek Wachu, mam dla ciebie jedną propozycję. Telefony mają taką funkcję, że można je wyłączyć. Wiesz, a na polowaniu zbiorowym warto to zrobić, żeby lepiej przeżywać chwilę. Zasysa. Hopa. Kręć go, wyjechał kawan. Kręcę, widziałem, mam. Ale wyjedzie. Nie widzisz go? Widzę. Ale tam pięknie poszło. Mamy tam. A Wachu tylko na komórce cały czas. Ja pierdzielę, weź ten telefon od góry. Cieszę się, woda jest. Dobra. Jedziemy. Dobra, Biniu. Naprzód, Mikołaj. Widzicie piękne emocje w każdym miocie. W tej chwili piąty już? To jest piąte pędzenie? Czwarte, tak, albo piąte. Słuchajcie, piąte pędzenie, w każdym pędzeniu były strzały, w każdym pędzeniu była zwierzyna, a w tym poprzednim byliśmy tak blisko od dzika i od chmary jeleni, no ale nie wyszły na nas z tych trzcin. Naganka miała naprawdę ciężką pracę, co pewnie widzieliście, także przenieśliśmy się teraz troszeczkę na las. Obstawiamy po takim polu uprawnym, po łąkach, dookoła fragment dużego lasu, tak jak mniemam. Natomiast piękne górki, mamy fajny kulochwyt tutaj w tym miejscu, myślę, że bardzo fajne, bezpieczne stanowisko. No i czekamy, na pewno też się coś tutaj działo.
Wiedziałem, że coś znaczy. Naganka idzie stąd, więc będziesz miał pole manewru. Uważaj tylko na przestrzał tam, gdzie widać wiesz, horyzont, bo tam będą myśliwi, nie? Okay. Także tutaj połowa, wszystko jest w twoim zasięgu. Dasz mi. Dasz. Standardowo. Podłowczego masz tam. Filip będzie dopiero za zakrętem, więc tutaj tak w miarę ostrożnie, ale tutaj możesz strzelać do tyłu w prawo i do tyłu w lewo bez żadnego problemu, nie? Będziesz słyszał nagankę, jak ona idzie, bo tutaj w miot naprawdę możesz strzelać na bliskie dystansie do jeleni, nie? Także bez problemu. A jelenie są, bo są te. Tutaj jest mnóstwo, jeleni. Także połamania do zmian. Słuchajcie, kolejne pędzenie rozpoczynamy za chwileczkę. Muszę wam powiedzieć, że chłopaki są super zorganizowani. Ja nawet nie wiem, które jest w tej chwili pędzenie. Wszystkie mioty pełne, w każdym coś padło. W ostatnim miocie padło ciele. Natomiast, nie wiem, szóste, siódme pędzenie w tej chwili bierzemy. No naprawdę organizacja, poziom 10 na 10. Także piękna sprawa. Teraz stoję na czole w takim tak zwanym zielonym bagnie. Także chodźcie cichutko na moją głowę. I ładujemy broń. Słuchajcie, ponoć dostałem jedną z lepszej miejscówki. Jestem mega podniecony, bo jak dotąd już nie oddałem strzału z tej pięknej ślicznotki, którą wczoraj odebrałem, więc trzymajcie kciuki. Nagrane jak z lasu wychodzi pirat. Drzewa, więc zdecydowałem, że nie strzelam. Na pewno w filmie zobaczycie sami, jaka piękna chmara mi przebiegła, ale moim zdaniem czasami lepiej odpuścić, a szczególnie w gościach, żeby nie robić siebie jakiegoś tam, że tak powiem, narwańca, ale polujemy dalej. I kolejne udane pędzenie. Co prawda do nas zwierzyna tutaj na to stanowiska moich sąsiadów nie przyszła, ale było sporo strzałów od strony tam jakby Wacha Michała. No ciekawi mnie to bardzo, myślę, że was też, także nie trzymam was w niepewności, idziemy do nich zobaczyć. Trzy sztuki, dwie najpierw przyleciał, później jeszcze jeden taki większy. A chłopie, jest jeszcze raz, co tam widziałeś, dziki? Trzy sztuki. Dziki? Dziki. No to fajnie. Ale nie strzelałeś, tak? Nie strzelałem, bo... Nie zdążyłem. Bo miałem niewygodnie, dużo drzew było i bez sensu było oddawać strzał. A było na tyle daleko, że na drugiej ścianie lasu byli ludzie, którzy tam stali i nie chciałem tam się odpalać. I puściłem je do was, ale wy żeście ich nie zastrzeli. No nie doszło. Tak. I ustawiłem w tym miejscu po prostu, wiesz? Ale co było za zwierzę? Chmara była, wiesz, tam przeszła. Ale no niestety, no nie będę strzelał, wiesz, na... Tym bardziej, że tak szczerze ci powiem, zatraciłem trochę, gdzie kto jest, wiesz, i kto może stać, więc aha, wiesz, okay. Ale nie, było, no. Okej. To było zwierzę, dużo, no. No dobra, to będziemy Jasia karać, czy co będziemy z nim robić? Czekaj, jeszcze nie nagrywaj. No i
dzięki Bogu, królem polowania został kolega Janusz Sobol. Brawa! No i ten medal, że tak powiem, królewski z drugiej strony. Koleżanka Anna, zapraszam. Dwa razy strzelała do lisa. Trzy razy. Nasz bór, koleżanki i koledzy, ja chciałbym serdecznie w imieniu swoim, Marcina i Michała, bardzo wam podziękować za możliwość wzięcia w tym polowaniu. Szczególnie, że to polowanie miało charakter też w pewnym sensie dobroczynny, charytatywny. Wiecie dokładnie o tym, że moja rodzina jest waszym dłużnikiem. Chciałem przy tej okazji bardzo wam podziękować za... Dobra, bo no nie powiem, nie? Jednak się łamie trochę ten głos. Wiecie, ci co wiedzą, to wiedzą o co chodzi, nie? No widzicie, jeszcze te emocje we mnie żyją, nie? Także jest mi bardzo trudno czasami się na ten temat wypowiadać, ale wiedzcie o tym, że ja pamiętam o tym, moja rodzina o tym pamięta i mój syn, mam nadzieję, że jak kiedyś w zdrowiu, daj Boże, dorośnie, przyjdzie tutaj i z wami zapoluje, jak już będziecie dziadkami, Dominowski będzie stawał jako pierwszy bez kartki, a nie zasuwa ciągle na ten. Dominowski będzie kierowcą. I życzę swojemu synowi i wam wszystkim, żebyśmy w zdrowiu doszli do tego momentu, kiedy on będzie mógł wam osobiście za to podziękować, bo w tej chwili przepisy tak mówią, że no niestety nie może wziąć udziału w polowaniu, ale życzę wam też, żeby się te przepisy kiedyś zmieniły. Ponieważ jest to polowanie charytatywne, to mi udało się wygrać w licytacji też dobroczynnej, taki piękny album. A macie tutaj, wiem, że piękne zdjęcia, więc chciałbym ten album przekazać. Tak sobie pomyślałem, że myślałem o tym, czy organizatorowi, czy temu, co mnie zaprosił, ale jednak, słuchajcie, myślę, że najlepiej ten album będzie jednak w rękach Radka tutaj, bo najlepiej to uzupełni. Także chciałem przekazać na ręce Radka taki album, ale to jest, kochani, dla was wszystkich. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Weź tam być jakieś piękne zdjęcia z tego polowania. Zdarza się, że tak, że ludziom dzieje się jakaś krzywda, zupełnie nieuzasadniona i nie trudno to wytłumaczyć. I obserwuję zawsze te wszystkie nasze media społecznościowe związane z łowiectwem i staram się w takich akcjach pomagać. To nie pierwszy raz, to już tam któryś z kolei. Udało mi się wylicytować polowanie. Widziałem zdjęcia Radka w internecie, widziałem jego profil, to czym się zajmuje. No i to skłoniło mnie, żeby spróbować poznać go i przyjechać tutaj na to polowanie zbiorowe. A że przy okazji można pomóc Darkowi Dudkiewiczowi, no to tym bardziej to wszystko się fajnie spięło. Przeżycie, które mnie dotknęło, jest traumatyczne, zapewniam was. Nikomu z was tego nie życzę. Z drugiej jednak strony, naprawdę serce rośnie, jak człowiek widzi, jaką pomoc oczekuje od ludzi. Że przyjaciele pomagają, jest to jakby rzecz oczywista, ale że ludzie obcy, ale złączeni w naszej pasji to robią, to jest po prostu rzecz niebywała. Ja wiele razy współorganizowałem i brałem udział w takich akcjach, ale z tej drugiej strony w życiu nie pomyślałem, że znajdę się dokładnie po przeciwnej stronie. Bardzo dziękuję zarządowi koła za zorganizowanie tego polowania. Tobie, Radku, za tę aukcję. Tobie, Michale, za to, że i tobie, Aniu, pewnie też, bo na pewno miałeś w tym swój udział, za wygraną. I powiem wam na przykład, że dzwonił do mnie myśliwiec z Wejherowa, elektryk. I masz ogarniętą całą elektrykę. Ja ci to zrobię gratis, tylko materiały. Otrzymałem od Michała deklarację, że dostanę płytę USB. W ten sposób, no, czyn do czynu. I ja w tej chwili zupełnie inaczej patrzę na tę całą sytuację. To, co się stało, to już historia. Teraz trzeba patrzeć w przód, w przyszłość i jeszcze raz serdecznie wam dziękuję wszystkim.